Hej! To znowu ja. Tak, to znowu ja w tej grze. Dlaczego? Już śpieszę z wyjaśnieniem. Muszę się odpryskać. Cofnąłem sobie save'a. Do pierwszej chwili, zaraz na początek piątku. Dlaczego? Oho, zdecydowanie ktoś musi to obejrzeć. Już obejrzał, wiesz? Zobaczmy. Tak, koleś żyje przeszłością, ale my już nie. Tak, wróciłem do tej gry tylko z jednego powodu. Potrzebuję. Zapomniałem o jednej rzeczy, chciałem ją sprawdzić. Bez dwóch zdań, potrzebuję tego więcej. Chciałem ją sprawdzić, ale zapomniałem o niej kompletnie, dlatego właśnie idziemy sobie za przyczepę i wchodzimy do tej rury. Zapomniałem o tym kompletnie, dlatego robimy bonusowy odcinek z Postala, jakim jest odcinek 13 i to będzie oficjalny koniec serii Postal 2 Shared Pain. Tak, postanowiłem, że nagram tak, żeby czuć się dobrze, ponieważ czułem się źle tym, że mówiłem o tym, a nie zrobiłem tego, dlatego schodzimy. Gdzie? Ała. Puszczaj mnie. Forest, cmentarz i... Co to jest? Niewierni! A, okej, okay. No to idziemy. Zobaczmy, co się będzie tam działo. Okej. Był checkpoint, znaczy był ten. O! Co ty tu robisz? Lol. Co ty tu robisz? Czemu jesteś czarnoskóry? What the fuck? Co się z tymi ludźmi dzieje? No ale dobra. To jest właśnie tajna baza talibów. I obiecałem, że tu przyjdziemy i jesteśmy w samą porę. Zapiszmy grę. Triki. Ciota. Ciota. Nie no, nie będziemy używać trików, ponieważ... Chociaż... nie, dobra, nie będziemy tego używać. Pierwsze to. To są takie... Jak jeżeli przejdziemy grę, to dostajemy taką jakby konsolę z cheatami, że możemy sobie używać kodów i takie sprawy. Ale dobra, my się nie będziemy tym zajmować. A, już kurde! Przygotowany był. Pościągamy sobie was, przyjaciele. Okej. Okay. O, kolejny. Dobra, dobra. Panowie! Z życiem! Albo bez niego. Aj, padacie jak muchy. No jeszcze tu jest ten zapaleniec jeden, no. Proszę cię bardzo. O, kolejny. To jest jak strzelanie do tych kaczek. Ała! To jest jak to strzelanie tych kaczek, wiecie, na Pegasusie kiedyś. Co ten pies się tak śmiał, śmieszne takie. Jak zabijaliśmy takie śmieszne kaczuszki i one spadały do niego. Bang! Pięknie. Więc właśnie to tak w sumie wygląda, bo oni się tak bardzo nie bronią. Spadaj na dół. W ogóle strasznie tu jest. Ja się zawsze bałem tu przychodzić, jak byłem młodszy. To teraz się mogę zemścić. Oh yeah. Bo jestem teraz duży i odważny. Tak. O Jezus! Okej, okay, więc zabawmy się z KitKatem. Porząsiu. Zjedzmy pączków. Już mi lepiej. Już ci lepiej, bardzo dobrze. O! Matrix! Nie trafiłem. Zajebiście. Dobra. Pobawmy się teraz może z naszym ulubionym obrzymem. Przynajmniej moim. A tu nic nie ma. Okej. Okay. Cześć. Oh yeah. Patrz, go odrzuciło, kurde. Aż sufit chce pomacać. Bardzo dobrze. Wywal się na sufit. Ty to jednak jesteś mistrzem, ci powiem. O, ktoś mnie strzela. Dobry koleżanko. A mogliśmy zobaczyć przez chwilę jej twarz. Bek. Bek. Że pula na tym zadupiu się wyczerpała. Gnoje wstrętne. O, snajperka. Super. I napalm, znaczy napalm. Paliwko. O, panowie. Znaczy panowie. Proszę pani, proszę mi nie przeszkadzać. Okej, weźmy sobie może... tłumik załóżmy, oh yeah. I weźmy sobie fajeczki. O, idzie. No chodź, no chodź.
Pięknie. Chodź tutaj, ty i ty. Dobra. No i będę tak się spamić teraz. Będzie stosunkowo dużo tutaj. No, czyżby to był koniec? Idziemy jeszcze zobaczyć tam, co jest na dole. Jakoś tak nie pamiętam specjalnie tej lokacji, ale widać z tego co widzę, jest ona troszeczkę mała. No, myślałem, że jest troszeczkę większa. Zapamiętałem ją troszeczkę większą. No, ale cóż. W ogóle tutaj są granaty jeszcze ukryte, taki sekret, jakby ktoś chciał. To akurat pamiętałem. Dobra. No co, idziemy na dół zobaczyć. No i widzieliście, sama snajperka wystarczy, żeby ich pozabijać, a oni nawet nie wiedzą, kto ich zabija, no więc cóż. No to chodziło. No to chodziło. O, cześć. O, jeszcze idą tu przyjaciele. Jak dostał kotem w ryj. Dobry. Co się stanie, jak do tego wejdę? Chyba zginę, co? Więc nie będę wchodził. Widać, że... W ogóle co to jest za miejscowo, nie? Gdzie to się zmieściło wszystko? Panowie. O czym rozmawiamy tutaj? To jest napalm. Cóż tu się... A, to jest większe jednak. O, fuck, on ma bazookę. A co tam jest? Ciekawe, czy tam się da też wejść. Strasznie, strasznie zapomniałem tą całą lokację. Dobra, nie będziemy się... O Jezus, czerwoni! Zapomniałem o nich, oni są mocniejsi trochę. Lol, mój granat zniszczył mój mołotow w powietrzu. Płoni. Możemy się w sumie pobawić bronią, którą się nie bawiliśmy dotychczas. Znaczy w sumie z nożyczkami się troszeczkę bawiliśmy. Ale nie za dużo, więc czemu nie? W końcu pracowałem w firmie Run with Caesar, więc czemu nie? Jeń w tej wodzie. To będzie twój grób. O, w sumie tym też się w sumie nie bawiliśmy. Więc czemu by nie? Okej, idziemy. O, jak widzicie, oni mają apteczki. Znaczy apteczki, oni mają tutaj kamizelki kuloodporne, czyli są trochę taką bardziej elitarną jednostką. W sumie to trochę podobne do tego. Trochę podobne do SWAT-u, czy tam żołnierzy. Okej, tego tutaj pana z tą bazuką bym ściągnął chętnie. Będzie mi trochę solą u oku, że tak powiem. O, z pistoletem? Lol, przecież ja widzę taliba z pistoletem. W ogóle czemu twoja głowa jest nieśmiertelna? Nie mam pojęcia. Ale dobra. Zawsze jak widzę talibów, to oni zawsze mają albo... O, odbugowałeś się. Zawsze mają albo karabin, albo obrzym, nie? Nigdy nie widziałem z pistoletem, więc patrzcie. Albo widziałem, albo nie pamiętam po prostu. Bez dwóch zdań, potrzebuję tego więcej. Powiadasz? Ciekawi mnie to, po tych beczkach można było się dostać na drugą stronę, ale tam nic nie ma. O! Panie! Dobra, kurde, dość tego! Macie przepierdolone! Jeeeeb! O fuck, nie biegnij do mnie! To mnie zawsze wkurzało, że oni podpaleni biegli do nas, nie? Patrz, patrz, mędę, patrz! Patrz, jak mnie chase'uje, no! Pięknie. Jeszcze tam jeden był chyba. Albo się spalił. Chciałem usłyszeć jeszcze tekst kolesia, jak właśnie on mówi: pachnie jak kurczak. Ale z tego... Na pewno szkodliwe, ale czuję się świetnie. Z tego co widzę, koleś nie chce tego powiedzieć. No kurde, a chciałbym, żebyście tego usłyszeli, bo w sumie to chyba jest ostatni tekst, którego nie słyszeliście. Nie. No i co, drzecie ryja koguty, kurde. Jak koguty. Kurde, mądry jesteś, no biegniesz do mnie jak się palisz, teraz spadaj ze schodów. No, to dopiero jest reforma systemu opieki Spróbuję, może będzie. Patrzcie, jak walnę młotowym, to od razu umarła, nie? Masakra jakaś. O, pomóc ci? Nie czujesz nóg, powiadasz? Możemy na to coś zaradzić zawsze, nie? Pierdolimy ci te nogi. Razem z ryjem. No, mam nadzieję, że ci lepiej. Gramy w nogę? Lewandowski! Zwolę ja! Where is my piłka? Tu jest! Pyk, 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 gol! Pięknie, podanie do Właszczykowskiego, cokolwiek. Dobra.
Masz. Fuck, on będzie mnie gonił. Nope. Don't. O. Chyba się będziesz gasił, co? Jaka szkoda. Dobra. O. Dobra. No kurde, chciałbym, żeby koleś w końcu podziął ten tekstik fajny. Nie trafiłem go? A ten hitbox tego Mołotowa jest strasznie głupi. Tak mam być szczery. Głowy parują. Bez dwóch zdań. Sobie. Potrzebuję tego więcej. A, gdzie tu jest... Moje... O, tu są moje fajeczki, więc bardzo dobrze. Będę chodził z Mołotowym, bo chcę. Patrzcie, możemy przesadzać też prawym Mołotowa. Podpala go koleś i on za chwilę wybuchnie. Możemy go uaktywnić wcześniej. Czy on powinien wybuchnąć? O, proszę bardzo. Jest bardzo fajny. Ale możemy też strzelić w niego i on się po prostu sam rozpadnie. Okej, sprawdźmy tutaj. Kolejna część. No tak. Czyli to było większe jednak. A nie, to z góra. Okej, zobaczmy co tutaj jest. Widzę, że te kratki się otworzą, bo się świecą po prostu. Cóż to jest? O, ten szajs jednak działa. Czy ja mam to strzelić, czy coś? Wyłączenie zasilania powoduje otwarcie pomieszczeń. A jakby to tak odpalić? Sprawdźmy, może coś się stanie? A, przecież ja mogę tam skoczyć, tam jest jakieś przejście. No ale to w sumie nie byłoby po nic, co nie? No tutaj jestem trochę zielony, bo tutaj mnie nie było. Może byłem, ale nie pamiętam po prostu i nie wiem co tu zrobić. No, to nie działa najwyraźniej. A też nie wiem czy tam doskoczę, tak szczerze. Chociaż, zabierzmy sobie grę. Zapiszmy ją tutaj, czemu nie? I spróbujmy tam skoczyć. Hy! Pięknie. Zobaczmy może tutaj. Bo tutaj jest... O, tam coś jest. Tam są ukryte rzeczy. Jakbym mu się tam mógł dostać teraz? O, chyba widzę. Chyba widzę jak. Tą stroną oczywiście. Czy to coś tu dobrze jest? Nie ma. Sprawdźmy tutaj. O, mamy tutaj naboje. A tutaj leży armor za 200 punktów, więc bardzo fajnie. No cóż, więc co? Nie wiem co chcę zrobić tak na dobrą sprawę. To wygląda jakby miało wybuchnąć czy coś. Dobra. Spróbujmy teraz skoczyć tutaj. Siup. O, super. I zobaczmy, co tutaj się chowa. Forest. Forest to jest las, nie? To zobaczmy, co to za lasy tutaj się chowają. O, okej. Okej, zobaczmy, gdzie mnie to wyrzuci. Jestem sam strasznie ciekaw, nigdy tam nie wychodziłem. A? Gdzie jestem na mapie? Mapo? Aha, jestem w tym lesie. I zgaduję, że jak przez to przejdę, to już się nie wrócę, co nie? Ej, wrócę się! To jest ukryte tak dobrze po prostu. Patrzcie. A ta lokacja jest ciekawa, tutaj nas nie było w sumie, więc możemy sobie zrobić taki ostateczny odcinek, taki, że sobie będziemy łazić i o. O, patrzcie. To jest drabina. Okej. Okay. Bardzo fajnie. Zajdziemy sobie może tu na dół, czemu nie było nas tu, więc możemy sobie pozwiedzać się jeszcze tak ostatecznie. Wygląda jak mój samochód w ogóle. Już nie jest mój w sumie. Syfnie się. A to? Wybuchnie? Chyba raczej nie. No dobra. No ale to chyba już nie będzie nic więcej ciekawego, bo tutaj chyba już byliśmy. Tak mi się wydaje. No tutaj byliśmy. No cóż.
Więc tym miłym akcentem... Czekajcie... Wracajcie! Zamknij ryj. Tym miłym akcentem sobie zakończymy ten odcinek. Mój przyjacielu, zawsze byłeś mi naprawdę bliski. Zróbmy sobie oczywiście rozwałkę, majem, cokolwiek. Czemu by nie? Zgińmy. Nie zginąłem w tej serii ani razu, więc możemy sobie zginąć. Czampuś, wiedziałem, że jesteś zdrajcą, gnoju. Dobra. Więc właśnie tak się kończy rola kolesia. Niestety. Nikt tak naprawdę nie wiedział, że jego płaszcz jest częścią jego ciała, jak widzicie, ma spalone mięso. Dzięki! Dobra, więc no co, do następnych dodatków z tej gry, które powstaną w przyszłości. I czajcie taka rozkmina na koniec jeszcze, że umieracie i jesteście w swoim ciele dalej, ale nie możecie się ruszać. Nic nie czujecie, tylko sobie tak leżycie, o. Ała! Co się tu dzieje? Dobra, ja spadam, wiecie co, bo tu się dziwnie robi. Więc co? Do następnych gier.